gmina Stara Kamienica, czyli Izery, czyli wielkie tajemnice, jeszcze większe tajemnice historyczne. I właśnie dlatego powstała taka idea stworzenia projektu Opowieści Ostateczne. Opowiada o bardzo trudnym okresie historycznym tych terenów. Wybraliśmy z książki, którą napisał Leszek Różański pod tym samym tytułem Opowieści Ostateczne, kilka opowiadań, które chcemy przedstawić, ale w bardzo takiej innej formie. Scenariusz jest tworzony, scenariusz będzie współtworzony właśnie głównie przez młodych ludzi, a te opowieści będą i w formie czysto teatralnej, i troszeczkę performensu, i tańca nowoczesnego, i filmu, i fotografii. Muzykę do całości mamy dzięki uprzejmości pana Piotra Syposza, który właśnie nagrał płytę z utworami właśnie do tej książki. Uważam, że to jest bardzo fajny i oryginalny pomysł, ponieważ u nas właśnie w gminie Stara Kamienica nie działo się za wiele takich projektów. Mi jest bardzo miło obserwować moich podopiecznych, jak zmieniają się, jak ich role się z ucznia zmieniają w artystę tak naprawdę. Wziąłem udział w tym projekcie, ponieważ bardzo interesuje mnie historia, legendy związane z naszym powiatem, z naszą gminą, z tymi wszystkimi miejscami. Już sam sens tego projektu mi się bardzo podobał. Zaangażowałam swoich najbliższych kolegów. Uczestniczę w tym projekcie, ponieważ bardzo lubię grę aktorską i w przyszłości mam zamiar może zostać aktorką. Jesteśmy zgraną grupą, w ogóle o nic się nie kłócimy. Może czasem, ale to taki szczegół.